Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wysyntezować klap. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy. Witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Tips. I kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko jak co wtorek o godzinie 18. Czas na kolejną porcję wiedzy, a dzisiaj będzie nią klap. Czyli to, jak stworzyć brzmienie klapa we własnym zakresie. Jeżeli nie możecie go nagrać, możecie je wysyntezować. No i teraz moi drodzy, jak to zrobić? Otóż sprawa jest prosta, nie przedłużając przechodzimy do rzeczy. Odpalamy sobie oczywiście naszego ukochanego Citrusa, jeden z bardziej rozbudowanych syntezatorów, jeżeli chodzi o FL Studio, podstawowo dostępny w pakiecie razem z programem. Ja sobie go od razu wrzucę tutaj na kanał pierwszy w mikserze. I teraz, moi drodzy, wybieramy sobie preset defaultowy, czyli podstawowy. I oczywiście pierwszy operator ustawiamy 100% na działanie białego szumu, tak żebyśmy słyszeli wyłącznie szum. Teraz w korektorze ustawiamy w ten sposób nasze suwaki, żeby jak najmniej, moi drodzy, było niskich i wysokich tonów. Tutaj troszeczkę musimy jeszcze pokombinować, żeby zbić górę. Przynajmniej odrobinkę. Dobra, super, jest w porządku i teraz, moi drodzy, przechodzimy na obwiednie i może dla was będzie to zaskoczeniem, ale tutaj również musimy skorzystać z obwiedni, więc obwiednie są dosyć istotnym, jak się okazuje, narzędziem w pracy. No i oczywiście sobie tutaj dzisiaj to jakoś udowodnimy i teraz troszeczkę musimy tą obwiednię niestandardowo poustawiać. Jeżeli nie działa wam to tak niezależnie od siatki, to musicie sobie odznaczyć opcję Snap to Grid i wtedy będziecie mogli rysować tą obwiednię, tę obwiednię dokładnie tak, jak chcecie. No i moi drodzy, w ten sposób sobie troszeczkę tutaj działamy. Ja nie wiem, czy to do końca będzie dobrze brzmiało, zaraz się przekonamy. I troszeczkę w ten sposób. Okej, jest dosyć krótki, ja bym chciał, żeby jednak był odrobinę dłuższy, więc... To w zależności od tego, jak już chcecie, żeby ten klap brzmiał. Powiedzmy, że coś takiego mnie w miarę satysfakcjonuje. Kształt obwiedni ma tutaj spore znaczenie. No dobra, w porządku, tak to wygląda, słuchajcie. I teraz, moi drodzy, skoro mamy to podstawowe brzmienie, że tak powiem, załatwione w miarę, to przechodzimy na mikser i tutaj klasycznie oczywiście będzie nasycanie sygnału i rzeźbienie tego brzmienia już do końca, tylko znajdę sobie Fruity Wave Shaper w pierwszej kolejności. Oczywiście nasycimy ten sygnał dosyć intensywnie. Ja sobie oczywiście wrzucę jeszcze Fruity Limiter, bo już widzę, że sygnał zaczyna nam klipować troszeczkę. No to już w zależności chyba od tego, jak chcemy to brzmienie wyrzeźbić. Można sobie to jakoś tutaj poustawiać odpowiednio pod siebie. Ja natomiast zostanę przy tym, jak to brzmi teraz. Oczywiście wrzucam odrobinę soft clippingu w postaci Fruity Soft Clippera. Troszeczkę zmniejszę tu gain. Musicie przyznać, że brzmi to bardzo sensownie. I teraz, moi drodzy, ja sobie jeszcze wrzucę tutaj Redoptor, który uwielbiam po prostu. Redoptor od D16 Group, który uwielbiam przy kreowaniu tego typu brzmień, bo tworzy z tego naprawdę cudowne rzeczy. Little Fuzzy preset, który pozwala jeszcze uzyskać to takie charakterystyczne ciepło, ciepło, bardzo fajna rzecz. I może jeszcze przed tym wrzucę sobie Fruity Blood Overdrive.
No to już w zależności od tego, jak byśmy chcieli, żeby to brzmiało. A brzmi całkiem sensownie, ja jeszcze wrzucę tutaj sobie korekcję. Oczywiście zdejmę dół i teraz w zależności od tego, jak nam się co podoba, to ostatecznie możemy brzmienie takiego klapa sobie wyrzeźbić i oczywiście dodać więcej powietrza lub troszkę je zdjąć. Ja osobiście chyba wolałbym go troszeczkę więcej. Aczkolwiek nie wiem, czy jest aż taki sens dodawać, bo to brzmienie już jest dosyć jasne, natomiast można lekko, myślę, przyciąć w tych okolicach. Dla mnie jest w porządku i oczywiście dalej za takim limiterem wrzucacie sobie klasycznie Edisona, nagrywacie sygnał. Warto go nagrać kilka razy, ponieważ syntezator potrafi wygenerować troszeczkę inny przebieg za każdym razem. Dzięki temu będziecie mieli jakiś tam wybór tych sampli konkretny. Więc tak, i tutaj oczywiście się przybliżymy. Ciach, proszę bardzo. I mamy, moi drodzy, klap, który brzmi w ten sposób. Oczywiście troszeczkę można by jeszcze było to brzmienie dopracować, wyrzeźbić, no ale to już po waszej stronie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Self-Made Tips. Jeżeli znajdziecie chwilę, wbijajcie na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud, Instagram. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Wbijajcie też na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Self-Made Beats i na grupę Self-Made Beats na Facebooku, gdzie wspieramy się i rozwijamy jako producenci muzyczni. Żegnam się już z wami na dziś i do zobaczenia tutaj w przyszłym tygodniu punktualnie o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.